przerwę, kwadrans minął. Informuję Państwa, że przewodniczącego wpłynął wniosek o włączenie pod obrady sesji w trybie nagłym projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnie Komisji do Spraw Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego. Będziemy teraz zgodnie z procedurą ten wniosek głosować. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, to jest druku numer 12/429/2014, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Proszę pracownika Urzędu Miasta o podliczenie liczby obecnych radnych. 17. Zatem stwierdzam, że ilość oddanych głosów jest zgodna z ilością obecnych Państwa radnych i tym samym wniosek został przyjęty. Projekt uchwały tym samym będzie procedowany zgodnie z kolejnością, czyli jako 12 na końcu dzisiejszej punktu 4 dzisiejszej sesji. Druk numer 8/425/2014. Na referenta tego projektu uchwały wskazano pana przewodniczącego Wojciecha Liszkę. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 8/425/2014 Rady Dziennej Dziesiątej Staszowice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie projektu uchwały nr 42/417/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetowej Rady Dziennej Dziesiątej Staszowice na 2014 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1 wykreśla się z planu pracy Komisji Budżetowej na 2014 rok punkt pod nazwą monitoring realizacji dzielnicowego budżetu obywatelskiego w 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To trzy słowa, w związku z tym, że powołaliśmy komisję doraźną, więc moja komisja się nie będzie tym zajmować. Dziękuję bardzo za czytanie projektu, otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych do dyskusji zarzut za głosowanie. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk nr 9/426/2014 autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Zbigniewa Kaperę. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 9/426/2014 Rady Dzielnicy 10 Swoszowice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy 10 Swoszowice na 2014 rok. Podstawa prawna, paragraf 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt z Państwa nie chce zabrać głosu w tej sprawie, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk nr 10/427/2014 autorstwa Komisji Edukacji. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Andrzeja Malickiego. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 10/427/2014 Rady Dzielnicy 10 Swoszowice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 10 Swoszowice na 2014 rok. Podstawa prawna, paragraf 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Edukacji na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie. Zapytuję Państwa radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie jest chętny, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk nr 11/428/2014. Na referenta wskazano pana radnego Wojciecha Liszkę. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 11/428/2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie rocznego planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy 10 Stroszowice na 2014 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Sportu na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za czytanie. Otwieram dyskusję. Pan radny. Nie. Chciałbym głosować. Ponieważ jednak nie ma zgłoszeń dyskusji, zarządzam głosowaniem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk nr 12 przez 429 przez 2014. Na referenta wskazano pana radnego Wojciecha Liszkę. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 12 przez 429 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stroszowice z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Na przewodniczącego doraźnej komisji do spraw dzielnicowego budżetu obywatelskiego wybiera się panią Danutę Cichoń. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ponieważ nie ma chętnych dyskusji, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Tym samym wyczerpaliśmy punkt czwarty.